Siedźcie na miejsce, kochani. Dzień dobry. Chcecie, żeby biedna żona, choć zwiedziona, choć wzgardzona, zawsze równie was kochała, wam wierzyła, was słuchała i za wszystkie swoje męki jeszcze panu niosła dzięki, żeby jego znała wolę, ukrywała swą niedolę, żeby tylko słową była! Co to znaczy? Elwiro! Aj! Elwiro! Żono! Co to jest? Te listy to do ciebie, Pono! Powiedzże, czyje to listy być mogą. Powiedz, duszeczko, ja cię bardzo proszę, ja stąd nic złego, całkiem nic nie wnoszę, ja nie posądzam. Ależ to nieładnie czekać, aż twój mąż tajemnicę zgadnie. Czyje to listy, żono, droga, miła, tylko jedno słowo, dopieroż tyle mówiła. Odpowiedz, że mi daj znak, kiwnij głową. Jednak wiedzieć muszę. Chętnie bym całą odkryła ci duszę, ale przysięgam, nie o mnie mi chodzi. A, przepraszam, nic nie szkodzi. Może zlecasz. I owszem, mam pomówić z tobą. O, tego już nie chcę. Przed obcą osobą... Oddaj się! Wejść tu teraz nie wolno nikomu. Wszystkim powiadać, że mnie nie ma w domu. Cóż, zamykasz? Zamykam? Nikt nam nie przeszkodzi. Alfredzie. Przykre dla mnie zdarzenie zachodzi. Przykre i wyznać, ale... Znając serce twoje, znając i szczerą przyjaźń, chybić się nie boję, gdy miłość własną przytłumiając w sobie, zgryzą domowych wyznania ci zrobić. Właśnie nim wszedłeś, minut kilka, moja żona, nie wiem przeciw tam czemu gniewem niesiona, upuściła przypadkiem tych listów tysiące. Dziękujemy.